Ja mam takie krótkie świadectwo o wytrwałości w pracy nad sobą. Jakiś czas temu miałem taką pracę, o którą też się modliłem, była to bardzo dobra praca na ten czas właśnie, bo potrzebowałem właśnie taką pracę. Jednak było tam tak, że brygadzista, który zarządzał wszystkimi ludźmi w tym mną, bardzo mnie nie lubił. No, nie lubił mnie z kilku powodów. No. Jednym z tych powodów było to, że kiedy mi w tej pracy powiedziano, że 10 godzin się pracuje i poza tymi 10 godzinami można, a nie trzeba, no to ja to przyjąłem jako fakt i pracowałem po 10 godzin, no ale wszyscy tam byli pod taką presją, że się pracuje dłużej, póki brygadzista łaskawie się nie zgodzi, nie ogłosi końca pracy. No ale ja po 10 godzinach, ze względu na to, co też robi, czym się zajmuje w Królestwie, po 10 godzinach najczęściej jako jeden po prostu wszedłem, przebierałem się bez gadania, dlatego mnie nie lubił z tego powodu, no ale też z innych powodów, no z takiego też powodu, że byłem inny niż wszyscy, no wiadomo, nie gadałem ich językiem i tak dalej, no to jest proste. No i on cały czas za mną łaził, gdzie ja się nie pojawiłem, tam był on, no i miał takie głupawe odzywki do mnie, próbował mnie na czymkolwiek złapać i był wobec mnie no szczególnie wyostrzony, miał wzrok, nie? Były już tak skrajne sytuacje się pojawiały, ja też wiedziałem, że to są działania diabelskie, pojawiały się tak skrajne sytuacje, gdzie ja niewiele brakowało, żebym po prostu powiedział mu w 3 albo 4 słowach gościa zjadł i już miałem po prostu takie ciśnienie, żeby to robić, ale wiedziałem, że to jest rzeczą, nad którą ja muszę pracować. Ja byłem, kiedy byłem w więzieniu, to odcisnęło się na mnie takie piętno, gdzie trzeba jakby w pewnym sensie walczyć o swoje i nie dać sobie wyjść na głowę. I przez to, że miałem jakby taki schemat w głowie, że trzeba walczyć o swoje, no to takie coś mi zostało, gdzie chciałem po prostu, mimo że już w tym przypadku tutaj miałem rację, bo gość był chory na głowę troszkę, miał swoje zaburzenia, to jednak wiedziałem, że muszę, to był mój przełom, ja wiedziałem, że ja wtedy mam się po prostu nie odzywać i nauczyć się w tej sytuacji opanować swój język i gościowi nie wywalić, mimo iż miałem rację. I w tym przypadku to był mój przełom, bo też jest tak, że człowiek, który nie potrafi zawalczyć o swoje albo odezwać się wtedy, kiedy trzeba, to dla tego innego człowieka przełomem byłoby to, że powinien się w tej sytuacji odezwać. Dla mnie praca nade mną polegała na tym, że ja się nie odzywałem i do samego końca po prostu powściągnąłem swój język w tym temacie. No i później modliłem się o kolejną pracę, bo z tej chciałem zrezygnować, bo tam było wiele godzin do pracy, a poza tym nie chciałem tej presji. Niepotrzebne mi to było takie wrażenia, dlatego też chciałem tą pracę zmienić. No i też z innych względów głównie. No i zmieniłem tą pracę, też się modliłem oczywiście i o inną pracę. No i owocem właśnie też tego, że owocem też tej pracy nad sobą była inna praca, którą mi właśnie dzięki modlitwie, dzięki mojej relacji z tatą właśnie on mi dał taką pracę, gdzie dzisiaj mam takiego szefa, który w ogóle jest drastycznie w drugą stronę, jego zachowanie jest drastycznie inne, po prostu ja, jak pracowałem w bardzo wielu pracach, nigdy się jeszcze nie spotkałem z czymś takim, żeby mnie pytano, Rafał, czy możesz zrobić to, albo czy możesz zrobić tamto, albo kiedy dzisiaj jedziesz do domu, prawda, albo której kończysz pracę. Dlatego takie jest błogosławieństwo, kiedy człowiek pracuje nad swoją duszą, kiedy po prostu w momentach, kiedy trzeba wziąć swój przełom, no to ja właśnie wziąłem swój przełom i taki był też tego owoc. Amen.